Witam serdecznie wszystkich słuchaczy 2 stycznia 2024 roku. To jest druga część z serii Błędne nauki misjonarza Alberta. Trzeba dodać katolickiego misjonarza. I w dzisiejszym nagraniu będziemy słuchać tam, gdzie żeśmy się zatrzymali, czyli najpierw przesłuchaliśmy do 3 minuty nagranie i omówiłem te 3 minuty. Dzisiaj omówię kolejne minuty, ale zanim je omówię, to trochę tak w skrócie naświetlę. Ci, którzy nie wiedzą, nie oglądali poprzedniego nagrania, a oczywiście lepiej, żeby obejrzeli, to będą w temacie, jak to się mówi. Krótko mówiąc, Albert, z tego co widzę w tym nagraniu, tworzy jakąś nową doktrynę, jakoby po ukrzyżowaniu Łotra, jak on to będzie mówił, został ustanowiony chrzest. I ten nowy chrzest, który został ustanowiony po ukrzyżowaniu Łotra, czyli z pewnością chodzi mu o tak samo po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa, chodzi mu o to, że został nowy chrzest ustanowiony i to jest ten chrzest, który jest w Ewangelii Mateusza, tam na końcu 28 rozdziału, gdzie Jezus mówi do swoich uczniów: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, prawda, w imię Ojca i Syna i Ducha. I to jest ponoć formuła nowego chrztu, ustanowionego po ukrzyżowaniu Łotra, bo oczywiście wiele razy już były pokazywane Albertowi, zadawane różne pytania na podstawie tego, jak to się ma, te jego nauki kościoła rzymskokatolickiego, jak one się mają, te, które głosi Albert, na przykład w sytuacji tego Łotra, który w Ewangelii Łukasza jest opisany, prawda? Łotr, który, żeby móc być zbawiony, nie brał udziału w żadnych sakramentach kościelnych, czyli w żadnych sakramentach kościoła rzymskokatolickiego, które sobie ten kościół stworzył, prawda? Łotr nie chodził do spowiedzi, Łotr nie chodził na msze, nie brał udziału w Eucharystii, a przecież Kościół naucza, że zbawienie jest tylko i wyłącznie w Kościele rzymskokatolickim i to zbawienie jest tylko dzięki sakramentom, które tylko w Kościele rzymskokatolickim występują. Tylko w tym Kościele są takie sakramenty i to są te sakramenty, które prowadzą do zbawienia parafian, prawda? Więc na podstawie różnej tam tych wywodów Albertowych był przedstawiany właśnie przykład Łotra, jak to się ma do tych doktryn Kościoła rzymskokatolickiego. No i tak jak mówię, dzisiaj będę w tym nagraniu tak samo chciał wykazać, że to są jakieś nowe doktryny Albertowe i mnie to dziwi, bo te asy, te cwaniaki katolickie, które komentują na kanale Alberta, których ja nazywam asów, bo są takie, mam jakie to mundrale, same omnibusy. Jeden od drugiego wie więcej i lepiej. I oni w ogóle wszystko wiedzą lepiej, nawet od samych kurde księży. Najbardziej mnie denerwuje to, że kiedy protestanci czy tam inni ludzie mówią, na przykład kierują do Alberta linki z nagraniami, że gdzieś tam jakiś ksiądz katolicki mówi to czy tamto i na przykład to jest sprzeczne, powiedzmy, z doktrynami Kościoła katolickiego, albo być może są to jakieś tam nauki księży, pewne jakieś tam wywody, prawda, które też na przykład ciężko by znaleźć w nauce Kościoła, czy tam w katechizmie, czy w innych dokumentach i tak dalej. I oczywiście Albert i te asy co odpowiadają, ale te asy w komentarzach piszą, Albert w nagraniu mówi, że mnie
albo tych asów, nas nie interesuje, co tam jakiś ksiądz mówi. Nas interesuje oficjalna nauka kościoła, tak? Czyli to, czego naucza urząd nauczycielski kościoła, prawda? To, co jest w dokumentach. I mnie to dziwi, bo ci komentatorzy wraz z Albertem potrafią tak odpowiadać, to znaczy Albert odpowiada w nagraniu, a te katolickie asy w komentarzach piszą, że nas nie interesuje, co tam jakiś ksiądz powiedział. Nas interesuje oficjalna nauka kościoła. Tylko żaden z tych asów Albertowi nie zwrócił ani razu uwagi. Ja zwracałem wiele razy uwagę właśnie tym asom. Czemu Albertowi nie zwrócicie uwagi, że po prostu mówi jakieś herezje, prawda? Jakoś ile razy Albert też w nagraniach przepraszał, że gdzieś tam nie miał racji, z czymś się pomylił, miał odwagę się przyznać i to w nagraniu jakimś tam powiedzieć, nie? Ja mówię, nie przeszkadza im, znaczy potrafią w taki sposób odpisywać, że ich nie interesuje, co jakiś tam ksiądz mówi, ich interesuje oficjalna nauka kościoła, ale jakoś im nie przeszkadza to, co mówi misjonarz Albert. Tu jakoś już im nie przeszkadza, że czasami nie zgadza się to z oficjalną nauką kościoła. Ale dobra, bo troszkę się tutaj z tym rozgadałem. Więc tak, będę wykazywał teraz te nowe jakieś doktryny, które tworzy katolicki misjonarz Albert, jakoby po ukrzyżowaniu Łotra, czyli po ukrzyżowaniu, tak samo można powiedzieć, Jezusa i jego zmartwychwstaniu, jakoby Jezus apostołom dał nowy chrzest, prawda? Jakoby nowa formuła chrzcielna powstała, prawda? Co jest po prostu, no, wymysłem, kłamstwem i jeszcze nie wiem, jak to określić, prawda? Dobra, przechodzimy do konkretów, przechodzimy do nagrania Alberta. Tutaj to jest niepotrzebne. Ostatnio zatrzymaliśmy się tam na trzeciej minucie. Posłuchajmy chwilę tutaj, co mówi Albert. Zbiornik wody, tak? Zobaczyli wodę, tak? Zatrzymał powóz, przyjął chrzest, a więc widać, że chrzest jest z wody, wodny chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tu jest ta też brednia, którą wykazałem w poprzednim nagraniu, gdzie kłamie w żywe oczy słuchaczy, mówiąc, że Filip, który ochrzcił tego dworzanina eunucha etiopskiego, ochrzcił go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tyle tylko, że Dzieje Apostolskie całkiem inaczej tą sytuację, ten chrzest eunucha przedstawiają. Nie ma nic takiego, jakoby eunuch przyjął chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mało tego, te same Dzieje Apostolskie, które napisał ewangelista Łukasz, wyraźnie pokazuje, że apostoł Piotr, czyli pierwszy papież według Kościoła rzymskokatolickiego, apostoł Piotr był pierwszym papieżem, pierwszym biskupem Rzymu. Ich pierwszy ten biskup, ten pierwszy papież, wyraźnie w Dziejach Apostolskich, w drugim tam rozdziale i w 38 wersecie widać, że Piotr chrzcił w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Potem dalej czytamy parę tam rozdziałów dalej. Apostoł Paweł chrzcił w imię Jezusa Chrystusa. Nie ma ani w listach apostolskich, ani w dziejach apostolskich, a żadnej takiej formuły chrzcielnej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z wyjątkiem tego wersetu, który jest w Ewangelii Mateusza, o którym, no, mówię w poprzednim nagraniu, więc teraz już nie będę tutaj tego tematu poruszał. No dobra, słuchamy dalej. O tym mówi Chrystus do Nikodema, z wody i z ducha, bo w wyniku polania właśnie kandydata wodą chrztu wstępuje Duch Święty, dostępuje odpuszczenia wszystkich grzechów, win, kar, wszystkiego. Więc człowiek bezpośrednio po chrzcie, choćby nie wiem, jaki był grzesznikiem, prawda, jeżeli przyjmie chrzest, szczerze, tak praktycznie zaraz po przyjęciu chrztu, jakby, nie wiem, była wojna i zaraz zginął, idzie prosto do nieba z butami, tak? Nie przechodzi żadnego czyśćca, dlatego, ponieważ sakrament chrztu uwalnia
od grzechu pierworodnego, od wszystkich skutków grzechu. No i tu właśnie napisałem w komentarzu, że Albertowa nowa doktryna, kiedy jest czyściec, a kiedy go nie ma. No ale dobra, nie to jest tematem, tylko chciałem wam pokazać, bo w poprzednim nagraniu napisałem komentarz odnośnie tego, a nas interesuje teraz tutaj. Właśnie to, co będzie mówił tutaj od 8 minuty. Albert, posłuchajmy. W jakimś obmyciu ubłogosławienia jakichś tam przeklętych waszych wymyślonych formułek i tak dalej. Tak? Więc pan Clay tworzy herezję, prawda? Następny wpis jest taki, o, czy dobry Łot przyjął chrzest. Nie, dobry Łot został zbawiony, nie przyjął chrztu, został zbawiony, a to z tego względu, że chrzest został ustanowiony po w niebowstąpieniu Chrystusa, więc... No... Nie ma czegoś takiego, jakoby po w niebo wstąpieniu Jezusa Chrystusa apostołowie otrzymali jakąś nową formułę chrzcielną, jakiś nowy chrzest. No posłuchajcie tego jeszcze raz. Został zbawiony, a to z tego względu, że chrzest został ustanowiony po w niebo wstąpieniu Chrystusa, więc dobry Łot nie przyjął chrztu z 12 powodów. Pierwszy powód to był taki, że jeszcze nie został ustanowiony, a reszta powodów jest nieważne. No kurde, takiej filozofii to przypuszczam nawet papież by nie potrafił powiedzieć, że jest 12 powodów, dla których został tak zbawiony Łot. Albert wymienił tylko jeden powód, mówiąc za chwilę, że reszta jest nieważne. No jeszcze raz. Po w niebo wstąpieniu Chrystusa, więc dobry Łot nie przyjął chrztu z 12 powodów. Pierwszy powód to był taki, że jeszcze nie został ustanowiony, a reszta powodów jest nieważne. Tak? Czyli widzicie, jakiś chrzest został jeszcze nieustanowiony. Ciekawe, co to za chrzest, który jeszcze nie został ustanowiony podczas działalności apostołów i Jezusa Chrystusa, kiedy jeszcze też Jezus nie został ukrzyżowany. Ale to za chwilę sobie omówimy, prawda? No, słuchamy dalej. Chrystus mówi o konieczności nowego narodzenia się z wody i z ducha. Po śmierci właśnie... Aha, czyli z wody i z ducha. I to jest ponoć chrzest, który dopiero został ustanowiony po w niebo wstąpieniu Jezusa, tak? Dobra, żeby już wam nie przerywać, jeszcze raz posłuchajmy tego, tą całość, bo to jest tylko minuta czasu. ...tych waszych wymyślonych formułek i tak dalej. Tak? Więc pan Clay tworzy herezję, prawda? Następny wpis jest taki, o, czy dobry Łot przyjął chrzest. Nie, dobry Łot został zbawiony, nie przyjął chrztu, a został zbawiony, a to z tego względu, że chrzest został ustanowiony po... w niebo wstąpieniu Chrystusa, więc dobry Łot nie przyjął chrztu z 12 powodów. Pierwszy powód to był taki, że jeszcze nie został ustanowiony, a reszta powodów jest nieważne. Tak? Chrystus mówi o konieczności nowego narodzenia się z wody i z ducha. Po śmierci właśnie, kiedy wyjednał, kiedy uwolnił nas przez swoją śmierć z niewoli grzechu i przez swe chwalebne zmartwychwstanie wprowadził nas w nowe życie i bramy raju przed nami otworzył, dając nam nowe życie. Właśnie to nowe życie daje nam przez chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest został ustanowiony po śmierci dobrego Łotra. Nawiasem... Brednie, 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 Albert. Brednie, więc tak, będziemy teraz wykazywać te twoje manipulacje i kłamstwa. Ja nie wiem, kto ci takie siano do tego łba włożył, Albert, no ale jeśli sądzisz, że wszyscy ludzie mają taką sieczkę w głowie jak ty, no to się mylisz. Więc tak, przechodzimy do... Więc tak, tu żeśmy skończyli w poprzednim nagraniu. Czyli według Alberta, gdzie to jest, gdzie to było,
któryśmy zaczęli nagranie poprzednie, to omówiłem, poczekajcie, bo to chodzi o tą. No tu, według Alberta, w Mateusza 28 i 19, według Alberta jest to chrzest, który dopiero został ustanowiony po wniebowzięciu Jezusa Chrystusa, czyli po jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, tak? To jest ponoć nowa formuła chrzcielna, która powstała, prawda? I dlatego ten łot na krzyżu został zbawiony tylko dlatego, że jeszcze tego chrztu nie było ustanowionego. Tak? Tego chrztu jakoby trzeba się narodzić z wody i z ducha. Tak? I ponoć ten chrzest wodny jeszcze nie był ustanowiony. To dopiero, kiedy Jezus zmartwychwstał i w niebo wstąpił, dopiero apostołowie zaczęli ten chrzest jakoby wdrażać w praktykę, tak? No dobra, więc teraz się skupmy. Jeśli ta nowa formuła chrzcielna dopiero powstała po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, to ja wam wykażę, że jest zupełnie inaczej. Więc tak, trzeba by zacząć od tego, że pomijając fakt, że kłamie, jakoby eunuch został ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nic takiego tutaj nie mamy. Widzimy. Filip ochrzcił eunucha, który wyznał wiarę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. To będzie tematem też dzisiejszego nagrania. Wiara w Jezusa Chrystusa, że jest Synem Bożym. I na tym polegał właśnie chrzest, który już był od samego początku działalności Jezusa wraz z Jego uczniami, którzy później stali się apostołami. Zobaczcie. Więc tak. Zobaczcie. Przejdźmy teraz tutaj. To jest to nowe nagranie. I zobaczcie. Tu mamy Ewangelię Jana, które opisuje działalność Jezusa jeszcze przed ukrzyżowaniem Jego, prawda? Czytamy tak, a kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan. Więc tak, zobaczcie, Jan udzielał chrztu nawrócenia cały czas. Natomiast w swojej służbie misyjnej Jezus, choć jest dalej napisane, że chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie. Jego uczniowie chrzcili w wodzie tych, którzy wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym. Wiemy, że faryzeusze, ci uczeni w piśmie, tamci kapłani, ta elita, kasta kapłańska, ta cała elita żydowska, praktycznie większość z nich nie uwierzyła prawdzie. Nie uwierzyła w Jezusa, że jest właśnie Synem Bożym. Tak? Dla nich on był tam zwykłym synem cieśli, Józefa. Prawda? On nie był żadnym Synem Bożym. Więc Jezus Chrystus już od momentu swojej działalności, kiedy już wybrał swoich tych 12 uczniów, ci uczniowie chrzcili właśnie ludzi w wodzie na podstawie tego, że oni przyjmowali wiarę w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I ja jestem pewien, że od samego początku ten chrzest tak właśnie wyglądał. Bo nie sądzę, żeby tutaj uczniowie chcieli w jakąś inną formułkę, bo wiemy, że Bóg jest też niezmienny. Wiemy, że Jezus wczoraj i dziś ten sam. Wiemy, że zamiar Boży był jeden i ten sam. Wiemy, że Jezus przyszedł z misją, którą wypełnił, prawda? I nie ma czegoś takiego, że do momentu ukrzyżowania uczniowie Jezusa chcieli ludzi jakąś formułką, a po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa nagle zaczęli chcić inną formułką. Bo to jest narracja Alberta. Więc tak, tu widzimy, że uczniowie Jezusa chcili więcej niż Jan, czyli chcili tak samo w wodzie
i chrzcili w imię Jezusa Chrystusa, a ci, którzy dostępowali chrztu, dostępowali na podstawie wiary w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I dlatego widzimy, że eunuch, a może pójdziemy w drugą stronę, ok, zobaczymy tutaj. Więc idziemy do przodu. Idziemy do przodu i teraz zobaczcie tutaj. To jest jeszcze za czasów, kiedy Jezus nie został ukrzyżowany, nie zmartwychwstał i nie został wzięty do nieba. Rozmowa Jezusa z Piotrem taka jest, że Jezus zapytał swoich uczniów: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, uwaga, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Mówiąc inaczej, ty jesteś Mesjasz, jesteś Synem Bożym, czyli Jezus nie był zwykłym Mesjaszem, bo Mesjaszów było wielu wtedy w Izraelu. Jezus był Mesjaszem, ale był Synem Boga. Był Synem Bożym. I teraz idziemy dalej. W katechizmie czytamy coś takiego. Zobaczcie. Sam Jezus określa się jako jednorodzony Syn Boga, co jest równoznaczne z tym, że jest Synem Bożym. I przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną preegzystencję. Uwaga, Jezus domaga się on wiary w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jakiej wiary się domaga Jezus? No, tej, że jest Synem Bożym. Że jest Synem Bożym. Idziemy dalej. Na tej właśnie podstawie eunuch został ochrzczony, gdzie odparł tak Filipowi: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Widzicie, pokrywa się. Jest Synem Bożym. Piotr mówi: ty jesteś Syn Boga Żywego, jesteś Synem Bożym. Eunuch zostaje ochrzczony na podstawie wiary w to, że Jezus jest Synem Bożym. Idziemy dalej do przodu. Zobaczmy tutaj, co mamy. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Ok. To jeszcze się dzieje, kiedy Jezus Chrystus nie został ukrzyżowany. Czytam dalej. A on rzekł, czyli Jezus: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: uwaga, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Jeszcze raz, na jakiej podstawie został ochrzczony eunuch? Na podstawie wiary, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Ok? Więc jeszcze raz. W Ewangelii Jana mamy, że uczniowie chrzcili ludzi, to jest jeszcze kiedy Jezus nie został ukrzyżowany, nie zmartwychwstał i nie został w niebo wzięty. Uczniowie chrzcili i jestem pewien, że chrzcili ludzi na podstawie tego, że wierzyli, że Jezus Chrystus, ich mistrz, prawda, jest Synem Bożym. Ok? To jest chyba proste do zrozumienia. Co tu jeszcze mamy? I teraz, zobaczcie, tu mamy już na przykład po zmartwychwstaniu, prawda? Po zmartwychwstaniu tam tych dwóch uczniów w drodze do Emaus, co szli. Zobaczcie, co czytamy, jak sobie tam między sobą rozmawiają, prawda? A myśmy się spodziewali, że on, czyli Jezus, właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Zobaczcie, uczniowie zaczęli pewną misję, no, do której tej misji powołał ich Jezus. Rozpoczęli misję, zaczęli chrzcić ludzi w wodzie w imię Jezusa Chrystusa.
Ci ludzie przyjmowali ten chrzest na podstawie wiary, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, i w momencie, kiedy Jezus został ukrzyżowany, no, im się zawalił po prostu grunt pod nogami, jak to się mówi, prawda? Świat im się zawalił w oczach. Oni sądzili, że to wszystko, co do tej pory robili, wzięło w łeb, prawda? Że to było bez sensu. Wydawało im się, że to nie miało żadnego sensu, że misję, którą rozpoczęli, gdzie chcieli ludzi w imię swojego mistrza, prawda? Wydało im się w tym momencie zakończona, prawda? I że była po prostu bezcelowa. Stracili, jak to się mówi, właśnie nadzieję, wiarę w to, co czynili. Jednakże po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oni tą misję kontynuowali. Czyli dalej chrzcili ludzi w imię Jezusa Chrystusa już teraz zmartwychwstałego i w niebo wziętego, prawda? Że cały czas jest Synem Bożym, ale mało tego, już nie tylko Synem Bożym, ale wiedzieli, że jest po prostu Bogiem. Ma moc taką samą, jak ma Bóg. No i teraz to będzie w następnym odcinku. Teraz chcę Wam jeszcze tutaj powiedzieć no jeszcze inną bardzo ważną kwestię, której być może nie wszyscy wiedzą. Chcę Wam pokazać werset, który wszyscy bardzo dobrze znamy. Jednakże no, nie wszyscy ten werset rozumieją, nie wiedzą, jak go rozumieć z pewnością. Dlatego ja teraz ten werset troszeczkę Wam tutaj omówię, widząc, że mam już akurat gotowe screeny, które przygotowywałem do tego nagrania. I chcę się z Wami podzielić po prostu tą tajemnicą, można by powiedzieć, bo no nie każdy, ja jeszcze też nie spotkałem się, żeby ktoś mi ten werset w ten sposób wytłumaczył. Jak ja to teraz wytłumaczę, pokażę Wam, prawda? Więc tak, chodzi mi o werset, który wszyscy bardzo dobrze znamy. Werset, który bardzo dobrze znamy, jest właśnie tutaj. Zobaczcie, to jest cały czas ta rozmowa Jezusa z Piotrem. A, poczekajcie, to jeszcze nie był ten werset. Gdzie ja go przetegowałem? Musi być tu. Czekajcie. Aha, tu był dalej, no tak, tutaj. Zobaczcie, wszyscy ten werset znają, prawda? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Tak? I dalej mamy, czytamy, Jezus mówi: rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie zostało mu to dane przez Ojca. I teraz, ja też wiele razy, kiedy się zastanawiałem, w jaki sposób Ojciec pociąga ludzi do Syna, prawda? Sprawa jest bardzo prosta. Dlatego na podstawie tego twierdzę, że od samego początku chrzest, który był udzielany przez apostołów, od samego początku był taki sam, przed ukrzyżowaniem Jezusa, po Jego zmartwychwstaniu był kontynuowany cały czas jeden i ten sam chrzest w imię Jezusa Chrystusa, że jest Synem Bożym. Więc tak, tu czytamy, Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca, prawda? Bo tu wcześniej mamy, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Pytanie powstaje, w jaki sposób Ojciec pociąga. I tu pisze, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Czyli uwaga, jeżeli mu nie zostało objawione przez Ojca. Zobaczcie, nikt nie może przyjść do mnie,
jeżeli nie zostało mu to objawione przez Ojca. Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli Ojciec pociąga ludzi do swego Syna poprzez objawienie ludziom to, że Jezus jest Synem Bożym. Okej. Zobaczcie, się teraz będzie wszystko nam zgadzać, że jest Synem Bożym. A więc Filip, ewangelista, który ochrzcił eunucha, ochrzcił go na podstawie tego, że eunuch uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I teraz uwaga. Eunuch nie uwierzył se od tak: okej, dobra, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nie. Widać, że został pociągnięty przez Ojca poprzez objawienie, bo Ojciec musiał objawić eunuchowi, że Jezus jest Synem Bożym. I teraz dzięki temu objawieniu eunuch miał tą wiarę i dlatego mógł dostąpić tego chrztu w imię Jezusa Chrystusa i na podstawie tego chrztu wyznać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, że jest Synem Bożym. Dlaczego? Dlatego, że zostało mu to objawione. Dlatego, że pociągnął go Ojciec, objawiając mu tą prawdę. I zobaczcie, co dalej będziemy czytać. Tu czytamy tak. Dlatego w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze tak. Zobaczcie. Otóż zapewniam was, najpierw tu wam pokażę, ok? Tu widzimy, że Jezus wyraźnie mówi, że Bóg jest duchem, ale mówi o swoim Ojcu, bo to z kontekstu wynika. Zobaczcie, od 23 wersetu. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, czyli mówi to o swoim Ojcu, prawda? I dalej czytamy. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Bóg jest duchem. Apostoł Paweł pisze tak. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, czyli pod natchnieniem Ojca, nie może mówić: niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Bożego: Panem jest Jezus, co jest równoznaczne z tym, że Jezus jest Synem Bożym, co jest równoznaczne z tym, że Jezus jest Bogiem. Ma moc taką samą, jaką ma Bóg. Prawda? Pierwszy przykład chociażby tego, że miał moc odpuszczania grzechów. To moc, którą ma tylko Bóg, Ojciec. A więc widzimy wyraźnie, że apostoł Paweł tutaj pisze, prawda, że, jeszcze raz wam to przeczytam, otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może też stwierdzić, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Prawda? I dalej czytam od 8 tutaj wersetu. Jednemu, od którego tu zacząć? Nie, czytam dalej. 4 werset. Różne są dary łaski, bo trzeba zrozumieć, że wiara jest darem Bożym. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, uwaga, innemu jeszcze dar wiary w tymże samym Duchu, prawda? Więc wiara jest darem Bożym i ten dar Boży, tą wiarę udziela Ojciec. Udziela Ojciec, czyli Ojciec pociąga ludzi do swego Syna poprzez
objawienie tego, że jego syn jest, czyli że Jezus jest synem Bożym. I to objawienie jest darem Bożym, bo ono sprawia, że w człowieku rodzi się wiara i dzięki tej wierze mogą dostąpić chrztu, w którym to wyznają, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I otrzymują chrzest w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. I to jest jeden i ten sam chrzest, który zapoczątkował Jezus z uczniami od samego początku swojej działalności Jezusa. I to jest jeden i ten sam chrzest, który rozpoczął się przed ukrzyżowaniem Jezusa, a po jego zmartwychwstaniu był kontynuowany. Dlatego to, co bredzi Albert, jakoby, że po zmartwychwstaniu i w niebowzięciu Jezusa Chrystusa jest jakiś inny, nowy, ustanowiony chrzest, to jest tylko po prostu Albertowa doktryna, która nie wiem, kiedy mu się zrodziła. Być może i tak Kościół naucza, albo jakiś ksiądz, który tam w Chicago jest. Nie wiem. Ale żeby już nie przedłużać tego nagrania, prawda? No, bo już drugie danko mi tutaj widzę, że przychodzi. Zaraz mi żona przyniesie. No więc dobrze, no która to jest? 9 godzina, czas na drugie danko, także nie będę przedłużał. Będzie jeszcze trzecia część, bo tam w tym nagraniu naprawdę jest wiele herezji, kłamstw i manipulacji i bezczelnego naprawdę ogłupiania ludzi w żywe oczy. I no po prostu no, trzeba te brednie Albertowe po prostu prostować, te jego kłamstwa trzeba prostować. No tak jak było w księdze Malachiasza, prawda? Mamy prostować drogi pańskie. Tak samo też Jan Chrzciciel krzyczał, więc no cóż, takie nasze powołanie, w tym przypadku moje, jak widzę, że muszę prostować drogi pańskie przez ludzi takich jak Albert, którzy wykrzywiają prawdę Bożą, unieważniają przykazanie Boże, stawiając w jego miejsce jakąś ludzką tradycję. To tyle w tym nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.